Uroczystość Wszystkich Świętych. Pierwsze czytanie z Księgi Apokalipsy daje nam przepiękną wizję niezliczonej ilości ludzi świętych. Najpierw mówi o pewnej grupie 144 tysięcy upieczętowanych, co się tłumaczy jako 12 tysięcy razy 12, 12 pokoleń Izraela, liczba w jakim sensie pomnożona, żeby pokazać, że to są ci, którzy pochodzą z narodu wybranego, którzy pochodzą z Kościoła. Potem mamy liczbę niezliczoną, wielki tłum, którego nikt nie jest w stanie policzyć, wszystkich pokoleń ludów i języków stojący przed tronem i przed barankiem. I mówiąc, patrząc na tą liczbę, czy widząc tę liczbę, to człowiek sobie pomyśli, no ile tych świętych tam może być, ile może być milionów, ile może być nawet miliardów. Że bycie świętym to nie jest jakiś taki, można powiedzieć, wyjątek z reguły, że ktoś jest kanonizowany, ktoś jest beatyfikowany i tak naprawdę, no ale jemu jest dobrze, a my wszyscy to nie wiadomo, gdzie się znajdziemy. Nie. W życiu chodzi naprawdę o to, żeby być świętym, to znaczy, żeby dojść do tej grupy ludzi, do tej rzeszy ludzi, która jest opisana w Apokalipsie jako rzesza zbawionych. Każdy z nas powinien mieć takie najprostsze pragnienie. W tym życiu chciałbym przeżyć dobrze to życie, a po śmierci chciałbym naprawdę być świętym. To jest mój jedyny podstawowy cel. Chcę być w tej grupie niezliczonej, niezmierzonej grupie ludzi zbawionych. Psalmista w 24 psalmie w jakim sensie mówi czy o tym, co trzeba zrobić, żeby dostać się na górę świętą, żeby należeć do tego przybytku pańskiego. I oczywiście tu myśli o w sensie takim historycznym, jak to było w Starym Testamencie, kiedy była świątynia. Ale kiedy ten psalm aplikujemy do wszystkich świętych, do uroczystości, to znaczy w jakim sensie chcemy powiedzieć, że również żeby dostać się do nieba, są pewnego rodzaju warunki. Kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. Że to nie jest tak, że wszystko jedno, czy się grzeszy, czy się nie grzeszy, czy się jest dobrym, czy się jest niedobrym. Nie ma w Ewangelii absolutnie, ani w jednym miejscu jakiegoś takiego sformułowania, że Pan Jezus mówi, że wszystko jedno, co się robi, że od człowieka zależy, czy będziemy w niebie. Od nas zależy. To Bóg nas zbawia, Bóg otwiera nam niebo, Bóg każdemu daje szansę, ale to od naszej decyzji, naszej współpracy zależy, czy się tam znajdziemy, czy się tam nie znajdziemy. Drugie czytanie mówi o tym, że wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, ale to jeszcze nie wszystko, bo dopiero w niebie się okaże, że kim będziemy, więc cała przyszłość jest jeszcze przed nami. Jakim będzie człowiek, w jakim będzie on stanie, jaką będzie miał tożsamość, to się dopiero okaże. Ale święty Jan powie na końcu tak, każdy zaś, kto pokłada w nim te nadzieje, uświęca się podobnie jak on jest święty. Jeżeli pokładam nadzieję w Bogu na to, że będę żył po śmierci, że będę się do Niego upodabniał, to pokładanie nadziei powoduje uświęcanie się. Co powoduje, że ja staję się bardziej świętym? Powoduje nadzieja. Tak jak mam nadzieję na dobre wyniki, uczę się, staję się bardziej nauczony. Tak jak mam nadzieję na to, że ta dziewczyna będzie ze mną chodzić i wchodzę bardziej w relacje, staję się bardziej bliski. Tak jak mam nadzieję na to, że te pieniądze zarobię, więc pracuję i rzeczywiście te zarabiam pieniądze, tak jeśli mam nadzieję na to, że spotkam się z Bogiem, to staję się coraz bardziej świętym. Jeśli mam nadzieję na to, że będę się upodobniał do Pana Boga, to staję się coraz bardziej święty. Nadzieja. To, co czyni z nas świętymi, jest nadzieja. Nadzieja na to, co będzie po śmierci. Ewangelia, kiedy mówi o błogosławieństwach, błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy łakną, pragną sprawiedliwości, kiedy mówi o tych różnych rodzajach, kategoriach ludzi, błogosławieni, którzy płaczą, ubodzy, to tak naprawdę daje w sercu nam nadzieję, że nie ma człowieka, który nie miałby szans na zbawienie. Że tak naprawdę, czy jesteś pokrzywdzony, czy jesteś odrzucony, czy jesteś ubogi, czy walczysz o sprawiedliwość, czy jesteś cierpiący, czy jesteś w sytuacji nawet bardzo, bardzo trudnej, to wcale nie znaczy, że to wszystko kiedyś nie obróci się na twoją dobrą stronę. Bo tak po ludzku sądząc, patrząc na życie, to życie jest bardzo niesprawiedliwe. Bardzo niesprawiedliwie żyjemy na tym świecie, bardzo nierówno i pomimo wzajemnej pomocy, czy nieraz niestety dzięki krzywdom, no ludzie są naprawdę niesprawiedliwie potraktowani. Jezus przychodzi i chce powiedzieć, nie bój się, nie bój się. Jest taki świat, kiedy Pan mógł ci to wszystko wynagrodzić. Jest taki świat, nie bój się. Ja umarłem i zmartwychwstałem, żeby was przekonać, że jest naprawdę taki świat.
świat wszystkich świętych. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.